28 grudnia wspominamy świętą Katarzynę Volpicelli, dziewicę. Katarzyna urodziła się 21 stycznia 1839 roku w Neapolu w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. W dzieciństwie i młodości otrzymała staranne wykształcenie. Uczyła się języków francuskiego, angielskiego, łaciny, pasjonowała ją również literatura, nauki przyrodnicze i muzyka. Była wesoła i towarzyska, pociągało ją życie światowe. Wielkie wrażenie wywarło na niej spotkanie ze świętym Ludwikiem Scassori, który widząc ją pogrążoną w lekturze książki powiedział: „Świat cię pociąga, ale Bóg zwycięża. Nadejdzie dzień, kiedy zamkniesz książki, a Jezus otworzy ci swoje serce, w którym pierwsza strona, druga i wszystkie następne mówią tylko miłość, miłość, miłość”. Ten dzień rzeczywiście nadszedł. 8 grudnia 1859 roku, mając 20 lat, Katarzyna postanowiła nie wychodzić za mąż i złożyła prywatny ślub czystości. Chciała wstąpić do zakonu klauzurowego Sakramentek, lecz uniemożliwiła jej to choroba. Zaczęła pomagać ubogim i chorym, narzuciła sobie surową regułę życia, pogrążyła się w kontemplacji i osiągnęła szczyty życia mistycznego. Oddała na służbę Kościołowi swoją rozległą wiedzę i wkrótce stała się znaną postacią katolickiej wspólnoty Neapolu. Była umiłowaną córką świętego Ludwika i matką duchową błogosławionego Bartłomieja Longo i świętego Józefa Moscatiego. Zgromadziła wokół siebie tak zwane pracownice Jezusa, zajmujące się przygotowywaniem wyposażenia liturgicznego dla ubogich kościołów. Gorąco pragnęła znaleźć własną drogę życiową. Zastanawiała się przede wszystkim nad tym, jaką formę nadać apostolatowi poświęconemu sercu Chrystusa, który prowadziła. Jej ówczesny ojciec duchowy zachęcił ją, by powierzyła tę sprawę Duchowi Świętemu, ofiarowując tej intencji nowennę. Podczas modlitwy Katarzyna miała wizję, w której zobaczyła zastęp kobiet zgromadzonych wokół niej, poświęconych sercu Jezusa i prowadzonych przez Maryję. Od tego momentu poświęciła swe myśli i siły tworzeniu nowego typu służebnicy, jak pisze jej pierwszy biograf, ojciec Michel Jetti. 1 lipca 1874 roku założyła Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca i została jego pierwszą przełożoną generalną. Napisane przez nią reguły, będące owocem dni i nocy intensywnej pracy i modlitwy, zatwierdził kardynał Sistro Diario Sforza. Papież Leon XIII określił jej zgromadzenie jako nowe, zainspirowane przez Boga i odpowiadające potrzebom naszych czasów. Powstały trzy gałęzie tego dzieła, niezależne w działaniu, lecz ściśle powiązane w jedności rodziny. Były to służebnice, które żyły we wspólnocie, zachowywały własne imiona i nie nosiły tradycyjnego habitu zakonnego, małe służebnice, nazywane początkowo oblatkami, całkowicie oddane Bogu, ale żyjące w rodzinach, które były apostołkami w swych domach, a także w społeczeństwie, wreszcie członkinie niekonsekrowane, dzielące misję, charyzmat i duchowość zgromadzenia, pragnące naśladować Najświętsze Serce i służyć Mu odpowiednio do swego stanu i sytuacji. Pomimo poparcia ze strony miejscowego kościoła i przychylności papieża, nowe dzieło budziło w społeczeństwie kontrowersje. Ze szczególnym oporem spotkał się strój świecki, uważany w owych czasach za zbyt śmiały. Katarzyna wielokrotnie powtarzała współsiostrom: „Córki moje, skromność tego świeckiego ubioru zobowiązuje nas do wielkich rzeczy. Jeżeli pośród wszystkich zakonnic przez wzgląd na miłość bliźniego bardziej upodabniamy się na zewnątrz do osób żyjących w świecie, bardziej od wszystkich zakonnic powinniśmy się od niego oderwać wewnętrznie i całkowicie przyoblec w Jezusa Chrystusa”. Zgromadzenie zostało uznane oficjalnie 20 czerwca 1890 roku. Katarzyna założyła również sierociniec i bibliotekę objazdową.
Całe swe życie poświęciła Najświętszemu Sercu, była też pierwszą krzewicielką jego kultu w Neapolu i propagatorką apostolatu modlitwy. 14 maja 1884 roku nowy arcybiskup Neapolu, Giugelmo San Felice, poświęcił sanktuarium Najświętszego Serca Jezusa przylegające do domu macierzystego. 21 listopada 1891 roku w Neapolu odbył się pierwszy ogólnokrajowy kongres eucharystyczny, podczas którego Katarzyna i jej siostry były zaangażowane w organizację adoracji Najświętszego Sakramentu w katedrze, w przygotowanie do spowiedzi i komunii generalnej oraz w zarządzanie wyposażeniem sakralnym. Katarzyna ofiarowała swe życie za papieża, który przyjął jej ofiarę i podziękował za nią. 28 grudnia 1894 roku Katarzyna Volpicelli zmarła w Neapolu w wieku 55 lat w opinii świętości. Święty Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną na placu świętego Piotra 29 kwietnia 2001 roku, natomiast papież Benedykt XVI kanonizował ją również w Rzymie 26 kwietnia 2009 roku. W ten sposób spełniło się życzenie jej pierwszego biografa, księdza Michała Jetti. Wkrótce Neapol będzie miał swoją świętą Katarzynę, tak jak szczęśliwe miasta Aleksandria, Siena, Genua i Bolonia. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Katarzyny. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.